Witam Was, kochani. W dzisiejszym odcinku przygotujemy makaron. Może to być propozycja na obiad albo na deser. Makaron będzie z owocami lata. Truskawki, maliny, borówki. Do tego dodamy serek ricotta, który zmieszamy z pastą tahini, pastą sezamową, a całość zakończymy uprażonymi płatkami migdałów. Myślę, że cudowna propozycja. Zapraszam ze mną do gotowania. W misce mieszamy ricottę z pastą sezamową. Super, ale właśnie teraz pomyślałam sobie, że dodam jeszcze trochę soku z cytryny. Prażymy migdały na suchej patelni. W międzyczasie gotujemy makaron. Truskawki mieszamy z cukrem brązowym i miksujemy, żeby nam powstał fajny sosik. Makaron gotujemy al dente i w tym przypadku inaczej niż zwykle przelewamy go zimną wodą, żeby nam się nie skleił. To nie jest danie na gorąco, mamy zimny sos, dlatego przelewamy zimną wodą. To jest ważne. Nakładamy porcję makaronu. Na makaron kładziemy porcję serka ricotty z pastą sezamową i sokiem z cytryny. Wszystko polewamy sosem truskawkowym. Dodajemy owoce, maliny, borówki. Posypujemy całość płatkami migdałów. Jeszcze kilka listków mięty. I gotowe. Żegnam się z Wami, bo bardzo się cieszę, zdążyłam przed przyjściem moich dzieci z przedszkola. Będę mieć dla nich gotowe danie. Biegnę się z nimi przywitać, a z Wami się żegnam. Dziękuję, cześć.